I powtarzam, my mówimy jasno, wszystko co wam mówią z telewizji jest kłamstwem. Na jesieni występuje z Unii, rzuca te pieniądze i wchodzę do parlamentu polskiego. Pan wie, że ten październik dostanie do parlamentu w tym momencie. Jakie pan pobory uzyskuje miesięcznie? Pobory. Ach, bardzo duże. Gigantyczne są po prostu. No ja szczerze mówiąc, dokładnie tego nie liczę, bo tego jest taka fura, ale to są naprawdę duże pieniądze i zapewnia pana, że zupełnie za nic. Za nic. Ja mam w nosie te pieniądze, ale jak są pieniądze, daj mi to, biorę. Po prostu i zwyczajnie powiedzmy to w oczy, jesteście ogłupiani. Bo przebywając głupolami, głupujecie. Was ogłupiają świadomie i celowo. Ale nie odpowiedział pan na pierwsze pytanie. Jakie pan pobory uzyskuje miesięcznie? Pobory. Ach, bardzo duże. Gigantyczne są po prostu. Gigantyczne. Jest to, nawet szczerze mówiąc, dokładnie tego nie liczę, bo tego jest taka fura. Ale to są sumy rzędu no ponad 40 tysięcy złotych miesięcznie. Na mnie, na biuro i tak. Są gigantyczne pieniądze. Które oczywiście idą na cele zbożne, czyli walkę z Unią, na przykład na benzynę, żeby tu przyjechać i tak dalej. Na to je zużywam, ale to są naprawdę duże pieniądze i zapewnia pana, że zupełnie za nic. Za nic. Za nic, kompletnie. Ci ludzie bełkoczą, już mówiłem, to jest po prostu bełkoczą, dostają ogromne pieniądze. A im też bardziej bełkoczą, tym lepsze dostają. To skąd? Cieszę się bardzo i używam tych pieniędzy na walkę z Unią. Tak, jestem dalej. I oczywiście natychmiast będę głosował za tym, żeby zlikwidować. Oczywiście. Nie dam tych pieniędzy. Zobaczy pan, na jesieni występuje z Unii, rzuca te pieniądze i wchodzę do parlamentu polskiego. Ja mam w nosie te pieniądze, ale jak są pieniądze, daj mi to, biorę oczywiście. Mam jedno pytanie. 25 lat pan jest w polityce polskiej i od zawsze wie pan, że to jest walka z wiatrakami. Pana sondaże wyborcze, pana wyniki wyborcze. Pan nie widzi nic, pan wie, że ten pan się nie dostanie do parlamentu w tym momencie. Wie pan, mi to mówiono na przykład, że nie będę w parlamencie europejskim, a jestem, a byłem, prawda? Ale pan nie przekroczy. Wie pan, dlaczego? A dlaczego? Co pan wiedzieć? 25 lat pan już jest w polityce. Ale jak pan widzi, do parlamentu polskiego wszedłem. Wie pan, no, gdyby tak wiedzieć, to by, proszę pana, nigdy nie odkrył do Ameryki, bo jak do wokół miał żadne szanse na odkrycie Ameryki, ale odkrył. No także, wie pan, jest taka piosenka, znasz prawdę o głowie i murze, daj spokój, za piękny jest świat. Nie, proszę pana, świat jest budowany przez takich, którzy walą głową w mur, tak długo, aż mur się rozwali. Tak, dokładnie. Po prostu zwyczajnie powiedzmy to w oczy, jesteście ogłupiani. Specjalnie po to, żebyście byli głupsi, bo przebywając głupolami, głupujecie. Taka jest prawda, słucham, proszę. Panie Janusz, można z panem zdjęcie? Tak jest. Już jest zdjęcie. Jest? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otóż trzeba sobie powiedzieć prawdę w oczy, bo was oszukują, was ogłupiają świadomie i celowo. To jest świadoma i celowa robota, żeby zobaczyć, jaką jeszcze głupotę można ludziom wcisnąć. Ja się bierze feministki, tam homosiów, tam, prawda, jakieś tam niepełnosprawnych i tak dalej. To jest nowy proletariat, który ma zapewnić władzę tej rządzącej klicy. I powtarzam, my mówimy jasno, wszystko co wam mówią z telewizji jest kłamstwem. Wszystko, czy prawie wszystko jest dokładnie odwrotne. Dokładnie odwrotne.